Tematem kolejnej konferencji zorganizowanej przez Wieluńską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, którą uroczyście otworzyła dyrektor Wieluńskiej Poradni Dorota Wiatr, była indywidualizacja procesu kształcenia, metody i formy pracy z uczniem. Zwracamy Państwa uwagę w dniu dzisiejszym, że tak naprawdę wszystkie działania związane z pobieraniem nauki we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży, one muszą być prowadzone w taki sposób, by były one zgodne z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi, ale i też z predyspozycjami dzieci. Zauważcie Państwo, ja na potrzeby dzisiejszego spotkania powybierałam te fragmenty, które szczególnie informują o tym, jakie działania my jako pracownicy oświaty musimy podejmować i o czym my szczególnie musimy pamiętać. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest również zapis dotyczący tego, że i te dzieci właśnie szczególnie zdolne, one również wymagają dodatkowych działań z naszej strony i tak naprawdę tego, by w stosunku do nich również podejmować odpowiednie działania. W dalszym ciągu obrad mówiono też o praktycznych aspektach indywidualizacji kształcenia. Czym tak naprawdę jest ona w praktyce? Ja wiem, że w szkołach jest organizowane bardzo dużo kół zainteresowań, również zajęcia wyrównawcze. W niektórych szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, ale tak naprawdę te jednostki lekcyjne, jeżeli ta indywidualizacja nie jest wdrażana, to gdzieś unikają i tak naprawdę nie zawsze są spójne z tym, co się dzieje poza lekcjami w szkole. Wykład zawierał wiele praktycznych porad dla nauczycieli. Można się było m.in. dowiedzieć, jak zaaranżować i ułożyć przestrzeń klasową. Jeżeli mam bardzo dużo kinestetyków, mam bardzo dużo wzrokowców u siebie w klasie, a mam dziecko, które jest kinestetykiem, i jest tak naprawdę o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie zawsze go muszę posadzić u siebie na pierwszej ławce. Może być w tym wypadku powinien siedzieć na ostatniej, bo będzie zaburzał inne dzieci, które funkcjonują podczas zajęć czy lekcji. No i wzrokowcy. Nie będę tutaj opisywała tak naprawdę, nie charakteryzowała wzrokowców, tylko powiem o tym, jak oni funkcjonują tak naprawdę w szkole. To są tacy nasi uczniowie, którzy tak naprawdę lubią mieć porządnie zrobione notatki. To są te osoby, które wszystko zakreślają, które, że tak powiem, na kolorowo wszystkie informacje sobie zapisują, które sobie odpowiednio zaznaczają stronę lub swoje notatki. Oni bardzo lubią swoje notatki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że my nauczyciele bardzo lubimy wzrokowców, bo oni generalnie patrzą na nauczyciela, jak do nich mówi. Nie wiem, czy zawsze myślą na ten temat, na który ja mówię, ale przynajmniej mam z nimi kontakt wzrokowy. I mają porządek na ławkach, bo tak naprawdę dekoncentrują się w nieładzie. Ale to naturalnie nie wszystko. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia w drugiej odsłonie naszego programu. Dłuższa relacja z tej konferencji. Zapraszamy.